Jest, ale jest inaczej. Jest więcej niż jeden patent na e-commerce. I myślę, że historie ludzi, z którymi rozmawiamy, pokazują, że tych patentów pewnie jest, może nie nieskończenie wiele, ale na pewno bardzo dużo. Bo można podejść do e-commerce'u bardziej od strony produktowej i zamiłowania produktowego i z tej miłości do produktu może narodzić się bardzo fajny e-commerce'owy biznes. Można podejść z miłości do biznesu ogólnie i z tego też może się narodzić fajny e-commerce'owy biznes. A można podejść zupełnie niekonwencjonalnie, albo czy to z miłości do technologii, czy z zupełnie jakiegoś innego punktu, o którym nawet trudno sobie wyobrazić. Więc tych patentów jest sporo. Zabawa polega na tym, żeby znaleźć taki, który będzie pasował dla danego przedsiębiorcy. Wszystkich moich rozmówców łączy to, że są niebywale zdeterminowani. To są historie ludzi, którzy postanowili chwycić byka za rogi i niezależnie od tego, jakie przeszkody, jak masywne kłody padały im pod nogi, oni te kłody przeskakiwali, parli przed siebie, szukali rozwiązań, szukali pomysłów. Jeśli nie mogli znaleźć wsparcia na zewnątrz, to działali od środka i sami rozwiązywali problemy, więc determinacja jest tym, co ich łączy i to jest chyba coś, co łączy wszystkich dobrych przedsiębiorców, że dzięki tej determinacji potrafią pokonywać absolutnie najtrudniejsze przeszkody. Czy jest coś wyjątkowego z takiego e-commerce'owego punktu widzenia? Chyba jednej takiej rzeczy nie ma. Chyba w zasadzie jest jedna rzecz. Kreatywność. Wszyscy są kreatywni i tak mówi się, że kryzysy wyzwalają w ludziach kreatywność, a przedsiębiorczość taka zaczynana od zera to jest w zasadzie nieustanne pokonywanie kryzysów, mniejszych, większych. I wtedy ta kreatywność się wyzwala, pojawiają się nowe pomysły biznesowe, nowe pomysły marketingowe, nowe pomysły sprzedażowe, nowe pomysły produktowe. I moi bohaterowie pokazywali, że potrafią z tej kreatywności, z tego radzenia sobie, że potrafią tę kreatywność przekuwać w radzenie sobie z trudnościami. Wydaje mi się, że każda historia opowiedziana w tej książce jest na swój sposób wyjątkowa, bo mamy tu spółki małe, dopiero zaczynające przygodę z e-commerce'em, ale już robiące coś bardzo obiecującego. Mamy spółki średnie, innowacyjne, już rozpoznane przez rynek, już działające w przyzwoitej skali. I mamy spółki duże i każda z tych historii jest trochę inna. Bardzo inspirujące jest to, jak założyciele Oponeo dwie dekady temu zaczynali sprzedawać opony przez internet, kiedy nikomu o zdrowych zmysłach nie przyszłoby do głowy w ogóle, żeby coś takiego robić. Mamy historię zupełnie z drugiej strony założycieli Yorkaya, którzy sprzedają produkty do higieny intymnej w modelu subskrypcyjnym, co też brzmi bardzo, niby oczywiście, ale brzmi bardzo oryginalnie, byli na swój sposób prekursorami. Mamy historię ludzi, którzy z zamiłowania do designu i technologii zrobili spektakularny e-commerce, tak było w przypadku twórców tylko. Niesamowita historia jest chłopaków, którzy zbudowali Displate, czyli wielki marketplace z metalowymi plakatami, no bo kto by pomyślał, że na metalowych plakatach można zbudować potężny, globalny biznes, który będzie współpracował z wielkimi świata rozrywki, takimi jak DC Comics, jak Disney i tego typu brandy, więc jest tu dużo wyjątkowych historii. Nie mam swojej ulubionej i myślę, że to trochę wyświechtane, ale każdy czytelnik może znaleźć coś dla siebie. Czy to właśnie ze względu na różne produkty, którymi zajmują się bohaterowie, czy ze względu na różne historie, na różne doświadczenia, na różne szerokości geograficzne, w których działają. No myślę, że jest to bardzo, bardzo, takie było założenie, żeby to była różnorodna publikacja pokazująca e-commerce z różnej strony i chyba to się udało. To chyba jest gra zespołowa, to chyba musi być gra zespołowa. Mamy tu 9 firm, żadna nie została zbudowana od zera przez jedną osobę. W każdej z nich byli wspólnicy, którzy przeżywali lepsze, gorsze chwile. Często jedni wspólnicy drugich wyciągali za uszy w tych trudnych momentach, uzupełniali się pod względem kompetencji. No i mówi się, że nie tylko e-commerce'owa, jest taka nie tylko e-commerce'owa reguła, ogólnobiznesowa reguła, mówiąca, że podstawa sukcesu to znaleźć dobrego wspólnika i potem jakoś to będzie. I chyba to trochę z tej książki wynika, że najpierw trzeba zbudować dobry zespół założycielski. To może być dwuosobowy zespół, może być większy. A potem ten zespół musi nauczyć się budować kolejne zespoły, to musi kaskadować, więc absolutnie sport zespołowy.
fajne jest to, że gdy się rozmawia z myślą o publikacji książkowej, która ma być pogłębiona, która ma w miarę możliwości, nie da się do spodu, ale w miarę możliwości dogłębnie opowiedzieć o historii danej firmy, która ma służyć też czytelnikom, potencjalnie e-commerce'owym przedsiębiorcom, w tym by lepiej budowali swoje biznesy, to bohaterowie sami chcą o tym opowiadać. Nie boją się mówić o tym, co im nie wyszło. Nie mówią, fałszywa skromność im nie przeszkadza w mówieniu o tym, co się udało. Są szczerzy, są otwarci i dla mnie to była dosyć prosta praca, mam takie wrażenie. Wszyscy byli skłonni do tego, żeby podzielić się swoimi historiami, żeby dorzucić kolejną cegiełkę do budowy tego ekosystemu e-commerce'owego w Polsce. Miałbym kilka rad, oczywiście to byłyby rady, które usłyszałem od rozmówców, bo sam nie jestem przedsiębiorcą, a tym bardziej nie jestem e-commerce'owym przedsiębiorcą. Więc pierwsza rada byłaby taka, zbuduj drużynę, raczej nie pociągniesz tego biznesu sam. Może jeśli jesteś wybitną jednostką, to ci się uda, ale to pewnie nie będzie tak fajna przygoda jak ta, którą mógłbyś przeżyć z kimś. Po drugie, próbuj i się nie poddawaj. Mamy historię ludzi, którzy musieli dość szybko pivotować, zmieniać modele biznesowe, zmieniać sposób budowania swojej strategii marketingowej, zmieniać strategię sprzedażową. Naprawdę musieli się nieźle nakombinować, żeby ten biznes wypalił. Więc gdyby nie było w nich tej determinacji, to dość szybko pewnie by to porzucili i zajęli się czymś innym, czymkolwiek. Poszli pracować do korporacji, pracować w czyimś e-commerce, nie budowaliby swojego własnego. Po trzecie, taka rada, że warto szukać swojej drogi. Są tu historie ludzi, którzy byli zakochani w kategorii produktowej albo w produkcie i dlatego postanowili zbudować własny e-commerce w oparciu o ten produkt czy o tę kategorię, ale są też ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z produktami, na których się wybili. Albo są ludzie, którzy jak twórcy Coffee Desku zakochali się w kawie speciality, jeszcze nie do końca nawet wiedząc, czym ta kawa speciality jest, i zbudowali kapitalny biznes internetowy wokół tego, więc warto szukać swojej drogi i pewnie gdy te czynniki się połączy, czyli dobry zespół, determinacja, chęć poszukiwania i taka otwarta głowa i czysty umysł, to tę drogę się w końcu znajdzie i się zbuduje wartościowy e-commerce.